está diciendo, señor? Co pan mówi? La verdad. Prawdę. Chciałbym cię pocałować. No, nie, proszę. Usted se está burlando de mí. Pan ze mnie kpi? Es eso, nie ma pan prawa mnie tak traktować. No tiene ningún derecho a ponerme nerviosa. Obawiam się, że tę noc spędzę z tobą. To świetny pomysł. Ale... twoja żona? Boże, wysłuchaj mnie. Escúchame. Dame valor para no caer. Dodaj mi sił. Ese hombre. Upadłam tak nisko przy tym człowieku. Dejarlo. Lo quiero olvidar. Chcę go porzucić. Ayúdame. Chcę zapomnieć. Y no, no sé qué hacer. Pomóż mi. No puedo creerlo de esta. Nie wiem, co się ze mną stanie. Grecia Colmenares. I Raúl Taibo. W filmie Namiętności. Imagínate, que tu piel es mar, te navegaré, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos. Imagínate, imagínate que anclado estoy, que anclado en tu corazón, en mi corazón, amor mío, amor mío. Imagínate. Que no quiero ya hacerme a la mar, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo con mis brazos y mis labios. Quiero naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus manos. Quiero recorrer tu cuerpo, de tus brazos y mis labios. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus manos. Imagínate, imagínate que mis manos son, barcos de papel. Amor mio. Kawę możemy wypić w moim gniazdku, co ty na to? No, lo siento. Nie. Wybacz mi, Perla. Innym razem jestem strasznie zmęczony. Miałem ciężki dzień.
kroje? I wiele problemów. Yo también tuve ya też dużo pracowałam w akademii. Pero cuando se trata de estar juntos, ale kiedy chodzi o ciebie, zawsze się staram. Proszę, nie obrażaj się. Kiedy indziej chętnie udam się do twojego gniazdka. Dlaczego? Dlaczego on mi to robi? Dlaczego? Chyba jestem szalony. Proszę. Wołałam cię, kiedy wchodziłeś, nawet żeś mnie nie zauważył. Co ci jest? Właśnie zrobiłem straszne głupstwo. Uważałem się za człowieka zrównoważonego. Myliłem się. Myślałem, że potrafię kontrolować swoje uczucia, a to nieprawda. I co zrobiłeś? Tobie mogę powiedzieć. Ty mnie zrozumiesz. Pamiętasz? Mówiłem ci o Milagros, kobiecie, która mnie niepokoiła. Tak, i co z nią? Dziś wieczorem, powodowany dziwnym impulsem, powiedziałem jej, że chcę ją pocałować. To nic strasznego. Jeśli o nią chodzi, to tak. Była zaskoczona i przerażona. A potem mi powiedziała, że z niej żartuje. Dlaczego tak myślała? No cóż, jest służącą wieśniaczką, to naturalne. Uspokój się, Abel. Czy teraz rozumiesz? To było bardzo głupie z mojej strony. Martwi mnie to, bo zachowałem się jak niedoświadczony nastolatek. Nie powinna była się obawiać. Widocznie cię nie zna. Postaw się w jej sytuacji. Co byś pomyślała? To ja tu jestem problemem. Co się ze mną dzieje? Czyżbym nie kochał Barbary? Może rzeczywiście jej nie kocham? Co za nuda. Gdzie byłaś? Na sławetnym zebraniu. Nie pozwalają na wycięcie kilku drzew w miejscu, gdzie ma powstać centrum handlowe. Wystąpili ze skargą do urzędu miasta. Ależ mnie nudzą takie sprawy. A mama? Mama została, no znasz ją. Ona ubóstwia się kłócić. Dlaczego zostawiłaś ją samą? Juan, ja się zmęczyłam. A co ty robisz w domu tak wcześnie? Miałeś iść z Purlą na kolację. Wyszedłem wcześniej. Widzę, że coraz bardziej zbliżasz się do Perli. Zakochałeś się. Ej, spokój, kto tu mówi o miłości? Jesteśmy przyjaciółmi. Juan, uważasz mnie za idiotkę? Perla cię kocha. Nic o tym nie wiem. To znaczy, nie wiesz. Można zgadnąć. Może i tak, ale ja jej nie kocham. Ach, nie. Więc jesteś zakochany w innej? Tego nie powiedziałem, nie myślę o tym. Nie chciałabym, żebyś pomylił się w tak ważnej sprawie. Perla cię kocha. Jest naszą przyjaciółką. Przyjaciółką całej rodziny. To wspaniała dziewczyna. Świetnie pracuje. W tych sprawach konwenanse mnie nie interesują. Rozumiesz? A pozwolisz, że coś ci poradzę?
Jeśli jej nie kochasz, powiedz jej to otwarcie. Nie rób jej złudnych nadziei. Tak zrobię. Nie chcę utracić przyjaciela, jest dla mnie jak siostra. Cześć. Dlaczego tak wcześnie? Miałaś wyjść z Juanem? Tak, byliśmy, ale wcześniej mnie pożegnał. Wyglądasz na smutną i jakby zagniewaną. Nic takiego. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Interesował się moją pracą, mówiliśmy o interesujących nas oboje sprawach. A o was dwojgu? Nie, o tym nie. Co się dzieje, Perla? Juan ci się opiera? Nie wiem, mamo. Zupełnie go nie rozumiem. Bardzo dziwnie się zachowuje. Ale dlaczego? Chwilami wydaje mi się, że go interesuje, że podoba mu się. Kiedy indziej jest taki daleki i oziębły. Aż się boję pomyśleć, że może być inna kobieta. Cóż, jeśli go kochasz, nie pozwól mu odejść. Żadna kobieta z tej rodziny nie pozwoliła, by mężczyzna jej życia wymknął się. Bardzo byłabym rozczarowana, gdybyś pozwoliła, aby inna kobieta stanęła między wami. Mamo, oczywiście ja chcę być z nim. Bardzo mi się podoba Juan Montijo. Chcę, byś odeszła z tego domu, trzymając go pod ramię. Wydaje mi się, że to nie będzie takie proste, mamo. Tym lepiej. Im trudniej coś zdobyć, tym milsza wygrana. Zwycięża się walcząc, Perla, używając każdej możliwej broni. Nie pozwól sobie przeszkodzić. Nigdy w bitwie o miłość. Pamiętaj o tym. Zawsze pamiętaj, córeczko. Pierwsza rzecz, jaką masz zrobić, to pójść rano do ogrodu i zebrać kwiaty. Tak. Dzień dobry. Gdzie są wszyscy? Świetnie wiedzą, że nie znoszę sama siadać do stołu i czekać. Idź ich poszukać, Carmelo. Już idę, proszę pani. Jak spałaś, Carmelita? Dobrze. Dzień dobry. Hola, mamá, buen día. Hola, hijo. No tienes buena cara. Źle wyglądasz. No has dormido bien. Źle spałaś? No. Bardzo źle. A ja natomiast świetnie. El sueño es muy importante. Sen jest bardzo ważny, szczególnie dla kobiet. Así nos agregamos. Odejmuje im lat, dodaje świeżości, odmładza. A mężowie to lubią. Dzień dobry wszystkim. A gdzie jest Italo? Nie spał w domu. Z pewnością spał u innej. Nie pozwolę, żebyś tak mówiła przy stole. Zamiast ciągle czegoś zabraniać, powinnaś być wspólniczką w jego rozpuście. Mamo, spokojnie. Ta kobieta wyczerpała moją cierpliwość. Josefina ma rację. A jak ma się zachowywać kobieta, której mąż nie wraca na noc? Nazwała mnie rozpustnicą. Nie, nie zupełnie. Ale i tak już za długo znosiła to wszystko w milczeniu. Ty jak zawsze jesteś po stronie tych, co atakują twoją matkę i brata. Mamo, co ty wygadujesz? Wykorzystujesz każdą okazję, żeby nas krytykować, a już szczególnie Italo. Nie mów tak, mamo. Dosyć. Jesteś wrogiem swojego brata. Ani on, ani ja nie zapomnimy,
że odważyłeś się powiedzieć, iż to przez niego zginął twój ojciec. Abel. 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 I por eso que no he podido quererlo. Właśnie dlatego nie mogę go kochać. Que no i nigdy go nie pokocham. Postaraj się uspokoić. Pamiętaj, że to ci szkodzi. Nie możesz tak reagować, mamo. Nie ryzykuj zdrowia fizycznego i psychicznego. To niebezpieczne. Wiem, że i dla ciebie Italo jest najważniejszy na świecie. Jak możesz tak mówić, mamo? Przecież bardzo cię kocham. Proszę, więc ty też nie chcesz przyznać, że przez te wszystkie lata wyrządził mi wiele krzywd. I nie tylko on. Jego matka również. Oni mnie nienawidzą. Mamo, uspokój się. Italo zamienił moją radość w smutek. Miłość w strach. Nie jestem nawet cieniem tego, czym byłam. Jestem tylko duchem zakochanej i kiedyś szczęśliwej kobiety. Nie chcę patrzeć, jak cierpisz. Jesteś kobietą inteligentną i jeszcze piękną. Zdobędziesz wszystko, co zechcesz. Nie poddawaj się. Wszystko mogę zaakceptować, tylko nie to. Wiem, że poddałam się woli twojego ojca. Pogodziłam się z tyranią Italo. I chociaż od lat chcę od niego uciec, brak mi odwagi, żeby to uczynić. To jest smutna prawda. A ty go kochasz? Już nie wiem, czy to miłość, czy tylko strach. Mamo. Jak możesz mówić o ojcu, jakby był jakimś potworem? Nawet nie wiem, czy kiedyś też mnie kochał. Ale dla mnie był inny. Dla mnie był potworem. Mamo, nie. Mówisz o nim, bo jesteś zdenerwowana. Mój ojciec, nie wierzysz mi, ale to prawda. Nikt tak jak ja nie zna Italo Linaresa. Niech mi Bóg wybaczy. Ale czasami za to, co mi zrobił, chciałabym, żeby umarł. Lo que sigue siendo. Quisiera verlo muerto. Ah, señorita Bárbara. Ahí está su café con la pastillita para dulzar. Kawa i czekolada. Mamá tiene razón. Mamá, rację. Jesteś inteligentna, szybko się uczysz. Aprendes con facilidad. Gracias. Dziękuję. A więc Abel przyszedł, by zostawić teteczkę. Tak, powiedziałam mu, że pani wyszła. I długo to był? Nie, dosłownie przez chwilę. A, i dzwoniła do pani Krawcowa. Pani ślubna suknia jest już gotowa. Przyślą ją po południu. To świetnie. Tylko pamiętaj, nie wyjmuj jej nawet z pudełka. Nie chcę, żeby zdarzyło się to, co kiedyś. Proszę się nie obawiać. Czy potrzebuje pani jeszcze czegoś? Nie. Dziękuję, możesz wyjść. Nie zapomnij, dziś po południu. Nie zapomnę, proszę pana. Powiedz mamie, że przejrzałem rachunki i wszystko jest w porządku. Dziękuję. Juan? Umawiasz się ze służącą? Si. Tak.
Właśnie jestem umówiony ze służącą. Będę ją uczył czytać i pisać. Zauważ, że to w czasie jej wolnych dwóch godzin, żeby nie było żadnych nieporozumień. Podchodzisz do tego bardzo serio, z tego co widzę. To nie pierwsza osoba, której pomagam. A zresztą bardzo lubię uczyć. Zawsze mnie niepokoiła liczba analfabetów w tym kraju. Nie o tym mówiłam, tylko o tym, że Milagros ci się podoba. A nawet gdyby, to co? Ona jest kobietą, ja mężczyzną. Ty jesteś inżynierem, jesteś bogaty i inteligentny, a ona jest tępą wieśniaczką. I nie myl przyjaźni czy współczucia. Sentimientos como de lástima o simpatía con atracción. To prawda, jest ładna, ale zostaje jeszcze perla, która jest piękna, mądra, bogata, przyzwoita, no i jest moją przyjaciółką. Mona, culta. Bárbara, estoy harto de continuamente enumerando las cualidades de perla. To ja wybiorę kobietę mojego życia. I czy będzie biała czy czarna, chuda czy gruba, analfabetka czy nie, to wyłącznie moja sprawa. Nie rozkochasz jej w sobie, w to nie mogę uwierzyć. To nie jest dziewczyna na przelotną miłostkę. Italo. Jest prawie 10. Si, lo sé. No to co? Dlaczego nie spałeś w domu? O, męskie sprawy, mamo. Ustalmy. Najważniejsze, żeby robić wszystko tak, jak trzeba. Twój ojciec nigdy nie nocował poza domem. Nigdy. Już mieli się mój ojciec, to mój ojciec, a ja to ja. W tej rodzinie ja ustalam prawa. Zarówno dla mężczyzn, jak i dla ich żon. Nie chcę cię potępiać, ani tego, co robisz. Jesteś dorosły. Ale jak to robisz? Najważniejsze to być dżentelmenem, a jeszcze ważniejsze to sprawiać takie wrażenie. Nie czeka cię miłe powitanie. Nie chcę scen. Nie mogłem przyjść wieczorem. Wiem, że obiecałem, ale nie mogłem. Wypadło mi coś bardzo ważnego. Wiem, że dla ciebie jestem czymś zupełnie drugorzędnym. Nie wiem, jak mogłam się łudzić. Zawsze przekonasz mnie, żebym do ciebie wróciła. Nie szanujesz mnie i nawet nie musisz mi się tłumaczyć. Consideración, ni respeto, ni merezco explicaciones. Przepraszam bardzo, ale muszę się wykąpać i przebrać. I iść do biura. Myślisz, że do końca życia będę znosić taką sytuację? Co masz zamiar ze mną zrobić? Kim dla ciebie jestem? Żoną czy nie? Odpowiedz mi, Italo. Nie masz dla mnie odpowiedzi, prawda? Jestem głupia. Nie mam prawa zadawać żadnych pytań mojemu mężowi. Muszę się zgadzać z tym, co ty chcesz, z tym, co mówi twoja matka. Nie ma znaczenia, że mnie wykorzystujesz, krzywdzisz, oszukujesz, udajesz w łóżku. Josefino, dosyć, ani słowa więcej.
terminaré odiándote. Znienawidzę cię w końcu, z całego serca. Odiándote, tak con las vísceras. Poważnie myślę o odejściu Estoy od ciebie. Pensando seriamente en dejarte. Ale kiedy się na to zdecyduję, Cuando me decida hacerlo, zabiorę ze sobą cały spadek po moim ojcu. Conmigo la herencia que mi padre puso en tus manos. Całe moje dziedzictwo. Herencia. Vas a tener que responder Odpowiesz mi wtedy todo za wszystko. Lo que es mío. Yo no me quería quitar el luto. Wybacz mi, mamo. Mama? Ja nie chciałam zdejmować żałoby. Tu me vas a perdonar? To nie moja wina. No, José, no fue mi culpa. Zmusili mnie. Me obligaron. Nareszcie zdjęłaś tę głupią żałobę. Supongo que es Zakładam, że to ubranie, które Estrella miała wyrzucić. Nie chcę się z tobą kłócić, Delicia. A kto się kłóci? Będziesz się teraz przechadzać po ogrodzie z panem Eduardo? Tak, właśnie miałam iść. Uważasz się za panią domu? Myślisz, że masz tu jakieś przywileje? Powiedziałam, że nie chcę się kłócić. Ani ja z tobą. Ale pamiętaj, że jesteś mi coś winna. Jeszcze mnie piecze twój policzek. Czekam tylko na chwilę, żeby ci go oddać z obu stron i poniżyć cię. Żal mi cię, a wiesz dlaczego? Bo cię zżera zazdrość. Czy jest Barbara? Tak, w swoim pokoju. Powiedz jej, że przyszedłem. Proszę pana. Milagros, muszę z tobą porozmawiać. Kiedy masz wolne? Pan wybaczy, ale nie mamy o czym rozmawiać, ale ja muszę. Abel. A co tu robisz, Milagros? Przyszłam po pani ojca, więc na co czekasz? Tak, przepraszam. Hola. Hola. Cześć. De qué hablabas con Milagros? O czym rozmawiałeś z Milagros? Zaproponowała mi kawę. Es una sorpresa. To niespodzianka. Porque nunca vienes nie przychodzisz o tej porze. Te quería sorprenderte. No cóż, to był świetny pomysł zaskoczyć cię. Nie można popadać w rutynę. Masz rację. Chcę ci zaproponować śniadanie, jeśli jeszcze nie jadłaś, a potem zabiorę cię do biura. Masz czas? Podoba ci się mój program? Tak, oczywiście. Jeszcze nie jadłam śniadania. Chodźmy więc. Czy zdajesz sobie sprawę z powagi groźby twojej żony? Oczywiście. Ale nie wydaje mi się, aby się ważyła ją spełnić. Mówi, żeby zobaczyć, jak zareaguje. Nie przejmuj się. Wygląda na to, że się pogubiłeś. Zaniedbujesz ją, a nie powinieneś. Ile razy mam ci to powtarzać, Italo? Miej tyle kobiet, ile zechcesz, ale wypełniaj obowiązki małżeńskie. Josefina musi pozostać w tym domu. Mamo. Chcesz znać prawdę? Nienawidzę jej. Nie znoszę i muszę się poświęcać. Więc będziesz się poświęcał. Jasne? Wydaliśmy jej pieniądze. Wszystkie. A jeśli będzie chciała sprawdzić, to będziemy potrzebowali dobrej wymówki. Nie rób z tego wielkiego dramatu, mamo. Dramat dopiero będzie, gdy zażąda zwrotu swoich pieniędzy. Masz wypełniać obowiązki małżeńskie, czy ci się to podoba, czy nie, bo jesteś jej mężem. Musisz zaspokajać wszystkie jej zachcianki. Bo jeśli Josefina zdecyduje się odejść, jesteśmy zrujnowani. Josefina se irá de esta casa. Y si lo hace, nos hunde.
Tengo problema, mi amore, in casa, con mamma, mam kłopoty z matką i z moim bratem. No tanto con Perla, però non nie najlepiej mi idzie z Perlą. Por eso te digo... Niedawno, przed wyjściem do ciebie, miałem przykrą dyskusję z matką. Realmente, no dlatego mówię ci, że to fatalny pomysł, byśmy z nimi zamieszkali. Nie chcę rozczarować twojej matki. Wiem, że jesteś do niej uprzedzony. Nie, to nie tak. Oni cię kochają. To naturalne, że matka się o ciebie niepokoi. Co do Italo i Perli, nigdy nie słyszałem, by źle mówili o bracie. Z moją rodziną niełatwo jest żyć. Jeśli mama chce, byśmy z nią zamieszkali, to nie robi tego z miłości do mnie czy przyjaźni dla ciebie, tylko dlatego, że chce nami rządzić. Zostaw to mnie, dobrze? To twoja rodzina i wiem, że ich kochasz. Bardzo, ale oni nigdy tego nie rozumieli. Brak mi było matczynej miłości. Kto wie, może dlatego byłem i jestem takim samotnikiem. Tylko mój ojciec rozumiał mnie i kochał. Cóż, to twoja rodzina. Musisz ich zrozumieć. Twojej mamie jest na pewno przykro, że nie chcemy z nią zamieszkać. Mimo le pasará mamá conmigo, con Juan. Tak samo jak mojej mamie byłoby przykro. Quiero comentar. A przy okazji chciałabym ci coś powiedzieć o Juanie. A co z Juanem? Juan anda en algo con esa. Jest coś między nim a tą dziewczyną. Tak, i jestem pewna, że to coś poważnego, bo to widać po zapale, z jakim ją broni. Z jej zachowania na pewno już byli ze sobą. Nie wydaje mi się, żeby między nimi coś było. Dlaczego? Przecież nic o niej nie wiemy. Jedyne, co może się między nimi zdarzyć, to to, że mój brat zmacha jej dzieciaka. Juan, już wychodzisz? Tak. Wybacz, że nie zszedłem na śniadanie. Pozwolisz na chwilę? Oczywiście. Czy coś się stało? Czy to prawda, że będziesz udzielał lekcji Milagros? Tak. A to dlaczego? Bo się o nią martwię i tak jak każdy, ona ma prawo do nauki. To chyba nie bardzo twoja sprawa. To sprawa każdego, kto dba o los innych. Uważaj, Juan, niby na co? Żeby nie zrobić jej bękarta. Nie masz powodów obrażać Milagros. I nie byłby to bękart, ale legalne dziecko. Barbaro, jeśli myślisz, że twój brat mógłby wykorzystać taką dziewczynę, to znaczy, że go nie znasz. Dlaczego? To takie dziwne, nieznana dziewczyna wdziera się do twojego domu i nagle wszyscy się o nią martwią. Nie zauważyłeś, że rozmawiamy tylko o niej, jakbyśmy nie mieli ważniejszych rzeczy? Milagros jest jak plaga, jak choroba. Ty też się za nią oglądasz. Milagros llegó como una plaga. Y hasta sucumbiste ante zauważyłam. Gadasz głupstwa. Nie, jestem głupia. Nie wiem dlaczego, ale bardzo jej się przyglądasz. Nie będę robiła scen zazdrości. Ale chcę, żebyś wiedział... Chcę, żebyś wiedział, że dokładnie zdaję sobie ze wszystkiego sprawę. Quiero que te quede claro que me doy cuenta de todo, mi amor. Te estás dando cuenta que... Chyba wiesz sama, że gadasz głupstwo. No. Nie gadam głupstwo. No divago. Y sabes que no. To zupełnie nie tak. Que no es así. Recuerda que... Pamiętaj. Que te amo mucho. Bardzo cię kocham. Vamos a casarnos dentro de poco. I niedługo mamy się pobrać. Pero estas cosas me molestan. A więc
Bez względu na to, czy to robisz z litości, przyjaźni, czy dlatego, że jej pragniesz. Bądź uczciwym, mądrym człowiekiem, kochanie. Nie wplątuj się w coś takiego. Przepraszam, myślałem, że pani córka tu jest. Un momento, Silvio. Chwileczkę, Silvio. Proszę. Dziwi mnie, że cię tu widzę o tej porze. Próby odbywają się po południu albo wieczorem. Przyszedłem porozmawiać z Barbarą. Jeśli to coś związanego z pracą, możesz to załatwić ze mną. Nie, to sprawa osobista. Ach, więc to jednak prawda, że pan ją nachodzi. Porozmawiajmy jasno. Przychodzisz po raz któryś do mojego domu bez zaproszenia, tylko po to, by sprawiać kłopoty mojej córce. Jeżeli pani myśli, że Barbara niczego przede mną nie ukrywa. Wiem, co się stało tamtego wieczora. To nie pierwszy raz. Coś takiego się zdarza między kobietą a mężczyzną i nie należy tego rozumieć opacznie. Więc wiem, że próbujesz się szantażować i nie mam zamiaru tolerować tego. Czy wyrażam się jasno? Oczywiście. Ja też będę szczery, skoro wszystko jest dla pani takie jasne, to powiem pani, że to nie był jeden raz, pierwszy raz, ale jeden z wielu. Jestem zakochany w pani córce i nie dam za wygraną. Czy będzie mężatką, czy nie? Przepraszam, nie chciałem być grubiański, ale pani wtrąca się w nie swoje sprawy. Łajdak. Mogę być czym pani chce, ale to sprawa pani córki i moja. I powiem pani jeszcze, że nie boję się żadnej kobiety. Nawet Mariany Montejo. Żegnam. Imbecyl. Jesteś zajęta? Nie, wejdź, proszę. Carmela powiedziała mi, że chcesz mnie widzieć. Tak. Idziesz do szpitala? Tak, za pół godziny mam obchód. Rozmawiałeś ze swoją matką? Tak, właśnie u niej byłem. I jak się czuję? Nie najlepiej. Niepokoi mnie jej ciśnienie i parę innych rzeczy. Czy te inne rzeczy dotyczą twojego ojca? Involucran a tu padre? Tak. Mówię to szczerze, ze względu na Josefinę. Myślę, że wymaga specjalistycznego leczenia, konsultacji psychologa. Niepokoję się o nią. Widziałeś, jak zareagowała przy stole? Jest ciężkiej depresji. Wiem, babciu, rozmawiałem z nią o tym, z ojcem również. Jej zazdrość rani wszystkich, a to czyste wymysły. Babciu, to nie są wymysły. Mama jest osobą bardzo wrażliwą i delikatną. Jej choroba nie ma nic wspólnego z wymysłami. Nie chcesz chyba powiedzieć, że twój ojciec, babciu, kocham ojca i podziwiam go, ale nie jest święty. W dużej mierze jest on odpowiedzialny za stan mamy. Sama nie rozwiąże tego problemu. Muszą to zrobić razem. A teraz wybacz, ale czekają na mnie. Milagros jest jak nie z tego świata, jest taka świeża, taka spontaniczna. Tak szybko się uczy. Robi mi kawę, zajmuje się całym domem.
Hola. Tak? No, no sé. A ver. Nie, nie wiem. Creo que a las 5. Zdaje się, że o 5. No, no sé exactamente. No. Nie, nie wiem. Oye, hablaste con Fabián y que él está a cargo de esta operación. Rozmawiałeś z Fabianim? Niech ci pomoże. Te juro, Abel, que hacía mucho tiempo que no encontré. Od dawna nie poznałem takiej dziewczyny jak Milagros. To prawda, nie ma wykształcenia, ale jest inteligentna i bardzo szybko się uczy. Está pendiente, capta cualquier cosa que uno le diga. Ja, Juan, lo que tengas con la empleada. Twoje stosunki z mieszkańcami twojego domu nie bardzo mnie interesują. ¿Qué te pasa? Co ci się stało? No te entiendo. Nie bardzo rozumiem. Mamy inne rzeczy do przedyskutowania. Są interesy. Prawdę mówiąc, zaczyna mi się to wydawać śmieszne. Dlaczego śmieszne? Słuchaj. Ty nie znasz chyba tej dziewczyny. Wiesz, skąd pochodzi. Z jakiej klasy? Jest analfabetką, wieśniaczką. Jest też panną. Chyba nie powiesz mi, że myślisz o niej serio, Juan. Nie. Juan. Robisz wszystko, bo chcesz z niej uczynić swoją kochankę. Imagínate que mis manos son. Wersja polska NBF Warszawa. Tekst Monika Kopicka. Czytał Tomasz Knapik. Imagínate, imagínate, que tu piel es mar, que mi piel es mar, te navegaré, me navegarás, amor mío, amor mío, quiero recorrer tu cuerpo.